Witam Państwa w poniedziałek 21 września ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej w serwisie informacyjnym Puls Dnia. Jutro obchodzić będziemy Europejski Dzień bez Samochodu. Tradycyjnie jest to okazja do promowania różnych form zrównoważonego transportu w miastach. Do akcji włączy się w tym roku 80 samorządów z całej Polski. Na Śląsku właściciele samochodów na podstawie dowodu rejestracyjnego wydanego na swoje nazwisko będą mogli za darmo podróżować wszystkimi autobusami na liniach KZK GOP. Po raz pierwszy do wydarzenia włączyć chcą się także Koleje Śląskie, które również umożliwią darmowe podróżowanie tym wszystkim, którzy zdecydują się pozostawić samochód w garażu. Wiele wskazuje na to, że pogoda powinna jutro dopisywać. Warto więc rozważyć także skorzystanie ze środka transportu, jakim jest rower. A tym wszystkim, którzy do pracy mają niedaleko, polecamy poranny spacer. Do 9 października na Gliwickim Rynku podziwiać można prawdziwych bohaterów. Nie takich, jakich znamy z komiksów i filmów akcji, ale tych, których możemy obserwować w naszym codziennym życiu. Mowa o liderach społecznych, czyli aktywistach pozarządowych, mecenasach kultury oraz dobroczyńcach lokalnych społeczności. Część z nich, jak co roku, wyróżniona została tytułem lidera społecznego Gliwic. Sylwetki laureatów oglądać można natomiast na plenerze wystawie pokonkursowej, która zlokalizowana jest na głównym placu miasta. Przypomnijmy, że w tym roku statuetki z rąk prezydenta Zygmunta Frankiewicza odebrali Dariusz Opoka, Fundacja Kapitan Światełko, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży, Festiwal Podróżniczy Świat to za mało oraz spółka Marko. Cała idea tej wystawy polega na tym, że chcemy pokazywać osoby, które na co dzień nie są dostrzegane, one nie wychodzą z prezentacją siebie gdzieś na zewnątrz, tylko prezentują swoje działania. A ta forma ma być dla nich taką nagrodą, żeby poznać, znamy działania tych osób, a chodzi o to w tym momencie, żeby pokazać te osoby, które te działania wcielają w życie. W piątek pod Gliwickim Magistratem odbył się briefing prasowy partii Korwin. Ugrupowanie przedstawiło liderów Gliwickiej Listy w październikowych wyborach do Sejmu. Dużą część briefingu poświęcono tematowi górnictwa. Na pewno jest to kwestia, którą trzeba się zająć i na pewno partia Korwin będzie bardzo mocno stawiała na to, żeby nie dochodziło takich sytuacji, które teraz mamy, czyli tych przetargów, które tak naprawdę niszczą kopalnie i do tego, będziemy dążyć do tego, żeby ten przemysł tutaj znowu mógł stanąć na nogi. Chciałem przypomnieć, że jest kopalnia Bogdanka, prawda, w Łęcznej, która jest kopalnią prywatną i która bardzo dobrze sobie radzi. I trzeba pamiętać o tym, że sama kopalnia to jest jakiś tam poziom, tak? Jest ta kopalnia, jest potem zarząd, powiedzmy, i tak dalej, a następnie jest co? Następnie są spółki, następnie są jakieś kompanie i tak dalej, które tak naprawdę tylko zabierają pieniądze właśnie górnikom, zabierają pieniądze z tych kopalni, także temu się sprzeciwiamy i to na pewno chcielibyśmy zmienić. W sobotę mieszkańcy miasta mieli okazję poznać historię Żydów, którzy w przeszłości mieli duży wpływ na losy Gliwic. Podczas pieszej wycieczki uczestnicy wysłuchali opowieści o burzliwych losach zapomnianych osób oraz przyjrzeli się pięknej architekturze. Wszystkie wycieczki odbywają się w ramach 13 Gliwickich Dziedzictwa Kulturowego, poświęconego Żydom w województwie śląskim, ich dziedzictwu i historii. Nasza ta społeczność żydowska była społecznością bogatą, to byli biznesmeni, ale też działali na rzecz miasta, sprowadzali tutaj wybitnych architektów, którzy budowali tu wspaniałe budynki. W ten sposób możemy się cieszyć też tą dobrą, piękną architekturą. Staraliśmy się właśnie przedstawić, jak wielki wkład Żydzi gliwiccy, czyli Żydzi niemieccy ówcześni, do 1945 roku wnieśli w ogóle w powstanie miasta, w jego architekturę, kulturę, ale oczywiście przemysł nade wszystko, dlatego że to byli głównie przemysłowcy, którzy zarządzali wielkimi firmami, kapitałami i inwestowali tutaj. Także to jest nieodzowna część historii tego miasta, jak i regionu oczywiście. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej przydatna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że jest kultywowana już od kilku lat. Jest to wspaniałe, zwłaszcza, że czasami pada, ale w większości pogoda dopisuje do tych spacerów i wycieczek.
Piast Gliwice cały czas niepokonany na własnym terenie. Niebiesko-czerwoni pokonali Lechię Gdańsk 2-1. Trafienia dla Gliwiczan zanotowali Martin Nespor i samobójczy Rafał Janicki. Dla czeskiego snajpera była to 5. bramka w sezonie. W końcówce spotkania napastnik został ukarany przez sędziego 2. żółtą i w efekcie czerwoną kartką. Gliwiczanie ostatnie 10 minut grali w osłabieniu. Po 9 spotkaniach podopieczni Radosława Latala z 6-punktową przewagą nad rywalami prowadzą w tabeli Ekstraklasy. Niecały tydzień do meczu z Lechem, przepraszam, ze Śląskiem Wrocław. Bardzo ciężki mecz u nich, zawsze się u nich ciężko gra, ale myślę, że po tym zwycięstwie dychniemy troszeczkę w poniedziałek. Jutro to dobrze rozbiegamy i myślę, że naładujemy akumulatory i dobrze się zaprezentujemy w piątek. Czyli sen trwa dalej. No, oby trwało jak najdłużej. Graliśmy z bardzo dobrą drużyną. Wydaje mi się, z boiska przynajmniej tak to wyglądało, że z najlepiej operującą piłką. Jednak zaoperowanie piłką punktów się nie zdobywa, my byliśmy skuteczniejsi i zdobyliśmy 3 punkty. Chciałem się pokazać, jednak jak wyszedłem na boisko, to był to dla mnie mecz jak każdy inny. Wcześniej była ta cała otoczka. Robiłem sobie też wielkie nadzieje na to spotkanie, ale jednak jak wychodzi się na boisko, to walczy się jak w każdym innym meczu. Jedziemy dalej, podtrzymujemy dobrą pasę. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. W weekend wystartowały rozgrywki futsal Ekstraklasy. Gliwickie ekipy po pierwszych spotkaniach są w zupełnie odmiennych nastrojach. W swoim debiucie w najwyższej klasie rozgrywek w doskonałych nastrojach są piłkarze NBIT-u. Pomarańczowo-srebrni wygrali na własnym terenie 5-3 z gwiazdą Ruda Śląska. Falstart zaliczyli zaś gracze GAF-u. Podopieczni Szymona Waniczka w wyjazdowym spotkaniu musieli uznać wyższość drużyny AZS-u Uś Katowice, przegrywając 1-4. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Pulsu Dnia. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Telewizję Imperium można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie.